Przyjeżdżając tutaj, wiedzieliśmy, do jakiego zespołu przyjeżdżamy, do lidera Ekstraklasy, ale rozmawialiśmy o tym, że trzeba realizować swój plan, który sobie założyliśmy i powiem uczciwie, że on sprawdzał się nam. Niestety nie zdobyliśmy tego, co najważniejsze w piłce, czyli tej bramki. Sytuację ku temu stworzyliśmy, ale ich nie wykorzystaliśmy. Przez to Górnik stworzył sytuację też wcześniej, ale też ich gdzieś tam nie wykorzystywał. I w dość prosty sposób po naszym błędzie i uderzeniu zawodnika Górnika padła bramka. Później już troszeczkę zaczęliśmy grać tak nonszalansko, próbowaliśmy jeszcze odbić ten wynik na korzystny dla nas, ale niestety się nie udawało. Górnik złapał taki wiatr w żagle, wyprowadzał bardzo szybkie i groźne kontry, po których zdobył bramki. Dlatego gratuluję na pewno, gratulacje dla Górnika Zabrze za przejście do naszego zespołu i awans do półfinału Pucharu Polski. Życzę, aby Górnik zdobył ten puchar. Będzie to jakaś taka mała dla nas osłoda, że zespół, który nas wyeliminował, zdobędzie puchar. Chciałem podziękować tutaj prawie 12 tysięcy kibiców. Wspierało nas. To nie jest prosty wtorek na mecz Pucharu Polski. To robi wrażenie. Druga rzecz. Myślę, że graliśmy z bardzo dobrym zespołem, który jest dzisiaj liderem pierwszej ligi. Sami wiemy, jak to ciężko jest, jak ciężko wygląda pierwsza liga. Więc patrząc na to, co się wydarzyło, na ilość bramek, ale również na sytuacje jeszcze, jakie mieliśmy, chociaż też nie uchowaliśmy się, bo w paru sytuacjach zespół Chojnic wypracował sobie dobre sytuacje, ale bardzo dobrze sprawowała się nasza linia obrony i z Tomkiem na czele. Natomiast patrząc na ilość też sytuacji, jakie jeszcze stworzyliśmy z przodu, to na pewno bardzo cieszy. Cieszymy się, że jesteśmy w półfinale, ale teraz już musimy myśleć o najbliższym meczu. Dziękuję.